Dzisiaj chcę Ci krótko opowiedzieć o zjawisku, które być może jest Ci znane, które bardzo łatwo zaobserwować nawet w życiu codziennym. I polega ono na tym, że jeśli na granicy między dwoma ośrodkami, na przykład między powietrzem i wodą, albo między powietrzem i szkłem, albo między innymi dwoma ośrodkami takimi, że jak poświecimy światłem na granicę między tymi ośrodkami, to światło się załamie. Jeśli tutaj jest współczynnik załamania N1, a tu współczynnik załamania N2, tu kąt padania θ1, to jak być może pamiętasz, obowiązuje wówczas prawo Snella, które mówi, że współczynnik załamania w pierwszym ośrodku razy sinus kąta padania jest równy współczynnikowi załamania w drugim ośrodku razy sinus kąta załamania. Tutaj mamy kąt załamania, θ2. Ale w każdym razie zjawisko, o którym chcę powiedzieć, polega na tym, że jeśli na granicę ośrodków poświecimy światłem białym, to tutaj zamiast obserwować już taką białą plamkę w tym miejscu, gdzie pada światło, zaobserwujemy coś zupełnie innego, mianowicie zaobserwujemy światło czerwone się załamało tylko trochę, nieco bardziej załamało się światło pomarańczowe, jeszcze trochę bardziej załamało światło żółte, następnie zielone, niebieskie i fioletowe. Tutaj oczywiście rysunek jest trochę przesadzony, starałam się to narysować w miarę dokładnie, ale jest to dosyć trudne. I o co tutaj chodzi? Przecież obowiązuje prawo Snella, tak? Czyli dla danego kąta padania powinien być dany jakiś konkretny kąt załamania. Ale okazuje się, że ponieważ światło białe jest złożone z fal elektromagnetycznych o różnych długościach, odpowiadających różnym barwom światła, i ponieważ współczynnik załamania tak naprawdę zależy od długości fali, to każda składowa tutaj tego światła białego, każda z barw ma troszeczkę inną wartość współczynnika załamania, przez to światło o każdej z barw załamuje się pod trochę innym kątem. Takie zjawisko, właśnie taką zależność współczynnika załamania od długości fali, nazywamy dyspersją. A ponieważ wraz z wzrostem długości fali współczynnik załamania maleje, no tutaj ograniczamy się do światła widzialnego. Oczywiście do tego, co możemy zaobserwować, bo są oczywiście fale, jest oczywiście promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe i jeszcze całe, bardzo szerokie widmo, a to, co widzimy, jest tylko maleńkim wycinkiem, ale ograniczając się do światła widzialnego, mamy światło fioletowe o najmniejszej długości fali, nieco większa jest długość fali dla światła niebieskiego, no i tutaj nie będę wszystkich wypisywać, to i tak dalej, najdłuższe, największa długość fali odpowiada światłu czerwonemu. To się oczywiście przekłada na zależność między współczynnikami załamania. Współczynnik załamania dla światła czerwonego jest najmniejszy, tak, tutaj odpowiednio kolejne barwy. Od niego jest większy współczynnik załamania dla światła niebieskiego, a jeszcze większy dla światła fioletowego. A co z tego wynika? Spójrzmy na prawo Snella. Tutaj ten kąt padania jest dany. Na początku dla wszystkich długości fali jest taki sam, bo wszystkie padają razem w takiej jednej cieniutkiej wiązce, więc dla wszystkich to θ1 jest takie samo. Współczynnik załamania tego ośrodka, na przykład dla powietrza, dla wszystkich barw jest jakiś podobny, mniej więcej równy 1. Natomiast tutaj dla światła fioletowego, ponieważ współczynnik załamania jest największy, to odpowiednio sinus kąta załamania, więc i sam kąt załamania musi być najmniejszy, dlatego światło fioletowe załamuje się najmocniej. Tutaj ten kąt jest taki malutki. Ponieważ dla światła niebieskiego współczynnik załamania jest nieco mniejszy niż dla fioletowego, to odpowiedni kąt załamania będzie trochę większy. I widzimy, światło niebieskie jest tutaj trochę bardziej odchylone od normalnej, od prostej normalnej i tak dalej, aż do czerwonego, które spośród wszystkich barw światła widzialnego jest, załamuje się stosunkowo najsłabiej. I teraz, jeśli by zapytać o współczynnik załamania światła, na przykład dla wody, to najczęściej odpowiedź, którą znajdziemy w różnych tablicach, to będzie 1,33. Gdyż faktem jest, że dla całego widma światła widzialnego współczynnik załamania wynosi właśnie mniej więcej tyle. Ale jeśli by spojrzeć dokładniej, to okazałoby się, że dla światła czerwonego wynosi on właśnie 1,33, a dla światła niebieskiego wynosi już 1,34. I dlatego właśnie, ponieważ często można spotkać takie wykresy, tutaj mamy długość fali, na przykład
nanometrach podano, a tutaj współczynnik załamania dla danej substancji, na przykład dla wody. I możemy zobaczyć, że tutaj jest zakres światła widzialnego, że ten współczynnik załamania zachowuje się w ten sposób. Wraz z długością fali, im rośnie, im większa długość fali, tym mniejszy współczynnik załamania. O, powiedzmy, tutaj mamy światło czerwone, a tutaj niebieskie. Tutaj posłużyłam się przykładem właśnie światła białego padającego na wodę i tego, co potem widać tutaj na dnie. To jest również taki, no powiedziałabym, eksperyment, który bardzo łatwo samemu przeprowadzić i się o tym przekonać, że to rzeczywiście tak jest, że zjawisko dyspersji, czyli zależności współczynnika załamania od długości fali światła, rzeczywiście zachodzi i ujawnia się w taki bardzo efektowny sposób, mianowicie jak poświecimy światłem białym, to rozszczepi nam się ono na piękną, wielokolorową tęczę. No, mam nadzieję, że to, co tu powiedziałam, było dla Ciebie ciekawe i przydatne. Do usłyszenia.